Witam w kolejnym filmiku, który nazwę chyba jako losowanie. Później wyjaśnię dlaczego. Ja oczywiście jestem w mokrych włosach po kąpieli. Jak dobrze liczę, chyba 36. Dzisiaj po pracy będę miała 37, jak będziemy jechać po południu po pracy w inne miejsce, na inną plażę. Darek będzie miał chyba 41 kąpiel. No mam nadzieję, że jeszcze 3 uda mi się w tym tygodniu i że też będę mieć wynik 40. Co tam chciałam powiedzieć? Jestem po kolejnym treningu w wodzie połączonym z pływaniem. Tym razem wyszło, jak dobrze spojrzałam, chyba godzina 10. Ostatnio była godzina 20. Tak na oko robię, czyli wchodzę i po prostu ile daję radę, to wychodzę. Co prawda dałabym radę pewnie jeszcze więcej, ale trochę się obawiałam, ponieważ ja muszę wyschnąć, jestem taka poobijana i muszę wyschnąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o strój, dlatego że ja chcę z tym stroju wracać autobusem, przetransportowywać się w inne miejsce i w momencie, gdy on nie będzie dosuszony całkowicie, to gdy mi się trafi klimatyzowany autobus, to jest wielce prawdopodobne, ponieważ są upały, to mogę mieć problem. Zwłaszcza, że już mam obniżoną nieźle temperaturę ciała po kąpieli. Losowanie mam ze sobą. Już jedno losowanie było, ostatnio jak byliśmy na plaży. Ale mam nadal ten papierowy woreczek, w którym są różne próbki. W sensie wylosowało Gozo żerobą, chyba tak to się wymawia. Czyli zapach marki niszowej w takim pomarańczowym flakoniku, który potrafi ukazać taką trochę kwiatowo-orientalną, kwiatowo-przyprawowość, cynamonowość tak naprawdę konkretnie, a z kwiatów głównie tuberozowość. I jest na przykład w stopolskim stylu, z Quality Misalam. I on jest do pewnego momentu jedynym takim wyróżniającym się kolorystycznie flakonikiem żerobą, że dobrze wymawiam. O, ja się jeszcze tu pokadruję skuterem. Także jedynym, ale do pewnego czasu. Z jakiegoś czasu jest też Unue, które już pokazywałam, ponieważ jeszcze mam ten zapach z czasu, kiedy on nie był dostępny w Polsce, ale mi się udało go zdobyć dzięki koledze parfumowemu ubezpieczenie od marki. Tu jeszcze może pokażę. O, czekaj, znowu mnie atakuje ostatnio. Nie wiem, czy będzie widać. Chciałam się skadrować z przystanią, portem. Tylko, że ja nic nie widzę, ale chyba się skadrowałam. Miejmy nadzieję. Zaraz przejdę do losowania. Wybierzemy sobie zapach do zaaplikowania po kąpieli. Myślę, że tutaj będę mogła nagrać teraz dłuższy film, dlatego że ja muszę dosnąć, to mi pewnie zajmie przynajmniej jakieś takie 20-30 minut, wtedy będę sobie sprawdzała jakieś połączenie, żeby kierować się na tą plażę. Dzisiaj mówiłam z Darkiem po pracy. Są dosyć fale, także trochę popływałam, trochę powypływałam tutaj za przystań, za molo, ale, że tak powiem, nie są dobre warunki do pływania, są dobre warunki do zabawy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja tam, gdzie my pojedziemy. Tam, gdzie my pojedziemy, na pewno będzie cieplejsza woda, bo to już zauważyliśmy, że tam, gdzie się wybieramy, tam jest zawsze cieplejsza woda, na przykład niż tutaj. Ale generalnie jeździmy w różne miejsca. Zaraz zaaplikuję sobie zapach. Jeszcze chciałam opowiedzieć, jak nawet będzie kolejny odcinek też od razu wieści perfumowych. Chciałam opowiedzieć o nowej marce powiązanej z Gallagher, to już mówiłam, że będzie plula najprawdopodobniej na dniach. Unue, to już mówiłam, że już wcześniej już widziałam je w stopolskim stylu. Ja już ten zapach znam wcześniej, ponieważ mam flakonik. Już to prawda mało ilość, ale jeszcze mam. To jest przykład bardzo ładnego, kremowego jaśminu, nieproblematycznego, nieindolowego, takiego bardziej gładkiego, ładnego, kobiecego, eleganckiego, szlachetnego. Taki jaśmin dla osób, które nie lubią jaśminu, czyli dla mnie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jest też nowy Revoir, chyba tak to się wymawia, ten mask. On jest takim zapachem dla miłośników, już opowiadałam trochę o nim, bo już je przetestowałam, poznawałam. On jest dla miłośników takich klimatów jak chociażby Penhaligon's Artemisia, czy też Cashmere Mist Donna Karan wycofane. Także takie cielesne, miękkie, trochę słodkawe, trochę takie piżmowo-waniliowe klimaty, nie nazbyt waniliowe, nie nazbyt piżmowe, takie właśnie połączenie tych dwóch światów, a ta wanilia jest taka właśnie bardziej piżmowa, cielesna, trochę może kosmetyczna, w jakimś tam mniejszym ujęciu, nie za dużym, ale przede wszystkim nie jest to wanilia spożywcza. Ja jeszcze chwilę postoję, dlatego że jeszcze chcę tak, żeby na stojąco trochę, żebym przeschła.
Potem jak już będę w miarę sucha, to mogę sobie usiąść i zrobić sobie to losowanie i wybrać zapach na podróż, ale od razu mówię, jeżeli wylosuję jakiś zapach, który uznam, że na transport autobusem, gdzie mam generalnie dosyć chorobę lokomocyjną, się nie nadaje, to ja sobie ten zapach odpuszczę. A jakie mam dzisiaj zapachy w użyciu? A różne. Testy różne. Dokonywałam poprawek odnośnie tych trzech moich ostatnich zapachów, które już też mają nazwy, mianowicie Guinda Fuerte, czyli silna wiśnia, Guinda Innocente, czyli niewinna wiśnia, jeszcze bardziej wiśniowa wersja 9,5 tygodnia, a wiśnia silna, Guinda Fuerte, to jest taki zapach z siłą wiśni, z bordem, z głębią, z taką aurą dosyć wytrawną, prawdziwą, taką właśnie dla miłośników takich wytrawniejszych owoców, czerwona porzeczka, granat, także tworzenie takiej właśnie idealnej aury wiśniowej, swoją drogą, która mogłaby potem posłużyć jako taki idealny fragment wiśniowy do wykorzystywania, czyli jeżeli takie doprowadzenie składnika z wiśniowością do stanu, że tak powiem, najbardziej idealnego. Ja już mam zaćmienie w tym momencie. Muszę spauzować. Jak mogłam zapomnieć? Rabarbarowa wersja 9,5 tygodnia, czyli klimatu cielesnego. Z rabarbarowością głównie, ale też na przykład z dodatkiem niedużym masła irysowego, które potrafi nadać bardzo dużo takiej elegancji. Oraz też troszeczkę do tego rabarbaru jest też niewielka ilość takiej aury, troszeczkę porzeczki, liścia porzeczki. Oraz i ten zapach się będzie nazywał, czy ma nazwę? On jeszcze nazwy nie ma. Może zaraz wymyślę. Natomiast też wokół składnika irysowego zapach wokół masła irysowego, również z drzewnym fiołkiem, z drewnem, zamszem, taki w ogóle klimat elegancki, zamszowo, drzewno, skórzano, tetowo-irysowo-fiołkowy, z naciskiem na irysowość, na masło irysowe, ale z niuansem pomarańczy, czyli taki irys z pomarańczą. Też niewielką ilością mandarynki, ale generalnie z wybrzmiewaniem pomarańczowości. Także taka pierwsza zabawa, jeżeli chodzi o kwestie takie już mocniej zaznaczone, to znaczy nie pierwsza. Już trochę było zabaw, ale nie tym składnikiem. Pierwsza zabawa tym składnikiem, tak naprawdę taka porządniejsza, poważna, a zapachy z irysami już były, ponieważ no, irys ma znaczącą rolę, akurat inny składnik irysowy, w moim zapachu La Mujer, czyli kobieta, czy serii kobiecość. Będzie też w ogóle miniseria irysowa. Irysy tak naprawdę były dodatkiem też do fiołków, Biento Verde Viola, tam głównie zagrały fiołki na takim w zasadzie ujęciu zielonym. Także, ale tam irysowość też była. Czyli jakby były niuanse irysów, była mocniejsza rola irysy w zapachu La Mujer. No i tutaj mamy też niuans w tym zapachu rabarbarowej wersji 9,5 tygodnia z niuansem masła irysowego oraz mocna rola tego składnika w zapachu właśnie tym wokół irysowości, ale ten zapach jeszcze nazwy nie ma. Ale zastanawiam się pod kątem tego masła irysowego, pod kątem w ogóle irysów, tego drzewnego fiołka, że to będzie chyba w nazwie coś z fioletem, czyli pewnie będzie to violet. Są te aspekty drzewne, są te aspekty, no masło jest myślane, ale starałam się. Może się będzie nazywało tak po prostu violet. A rabarbarowa wersja, 9,5 tygodnia, z racji tego, że rabarbar kojarzy się z kolorystyką różową. Najprawdopodobniej będzie to nazwa Piel del Cuerpo, czyli skóra ciała, czyli ten drugi człon, jeżeli chodzi o klasyczną wersję 9,5 tygodnia. Rose. Rose jest
zasadzie, ale nie jako róża, tylko jako kolor różowy. Czyli piel del cuerpo rose. Ale jeszcze nie jestem do końca przekonana. Także będzie kolejne losowanie, kolejne wieści perfumowe, kolejny dzienniczek perfumowy, kolejny perfumowo-zapachowy spacer wzdłuż morza, szumu, fali i tak dalej. Ale myślę, że też mi źle spauzowało. Nie wiem, co tam napauzowałam. Znowu standardowo coś nawyrabiałam. Mówiłam o tym, że tutaj tak jak się podchodzi do brzegu, jak się już przespło, to ta woda no, jest taka chłodnawa. Tam chyba się nie nagrało to, że jest to kolejny odcinek perfumowy, zapachowy spacer wzdłuż morza, szumu, fali i tak dalej. Kolejny odcinek serii perfumista, artista, powołanie, kolejny odcinek dzienniczka perfumowego, kolejne losowanie, kolejne wieści perfumowe. Muszę jak założę okulary, to mi będzie mnie oślepiało, ale jeszcze mniej widzę tak naprawdę. No i chciałam mówić, że w ogóle nie wiem, czy mam ze sobą ten woreczek, ale jak już słychać mam, jest. Będzie pewnie słychać, dokonam losowania, będzie losowanie. Trochę pomieszam. W ogóle muszę sobie ten, zaznaczyć te moje treningi w kalendarzu. Pozazdrościłam Darkowi. Będzie mnie motywowało. Losowałam 69 z Etalip do rąż. Dobrze, zaaplikujemy. To co ostatnio, jak oglądałam filmik, Klaudii. Klaudia wspomniała o tym zapachu i właśnie mówiła, że tu nie chodzi o 69 w sensie seksualnym, tylko coś innego. No dobrze, zobaczymy jaki ten zapach jest. Ja ten zapach kiedyś poznawałam dawno temu, ponieważ większość Etalip do rąż znam, ale sobie tak niektóre mam podobnie jako próbki, bo sobie te zapachy odświeżam. Z Etalip do rąż generalnie mam różnie, także to nie jest taki zapach, który od razu jak z Gozą zaaplikuję, bo Gozą kojarzyłam, znałam. Już niejednokrotnie był w używaniu. Także co ja chciałam powiedzieć? No, z Etalip do rąż jest różnie, także tego tak nie aplikuję od razu. Ten sobie zaaplikowałam na nadgarstek lewy i zaraz sobie sprawdzę i ocenię, czy on będzie do użycia globalnego. Teraz na pewno, czy też będzie losowanie drugie. Znaczy losowanie trzecie, ale drugie w tym odcinku. No to nie jest zapach dla mnie do użycia globalnego. Ma taki trochę wydźwięk metaliczny, trochę taki coś kadzidlano-aldehydowy, trochę taki farmaceutyczny, medykamentowy, trochę słodkawy, nie. Także losowanie numer 2. Trzeba troszeczkę mocniej zamieszać. Amazing Grace Ballet z filozofii. Ja już jej ostatnio miałam w użyciu, także wydałam, także to może nie. To jest próbka, którą mam od Agnieszki, Panny z Góry, ale chyba Agnieszka miała od Kasi P. Mam kozu znowu. To było te, które już były odrzucić. No ale dobra, próbujemy dalej. Fanet ut Interlude, o których ostatnio opowiadałam. No, nieźle, za ten woreczek rozwalę, zanim coś wylosuję. Znowu bale, dobra, zrobimy inaczej. Jednak odłożę te. Losujemy dalej. Wkładałam tamte. Prawda, widziałam przy wyjmowaniu, że jest ta próbka Wood Haven z Kerosin. Czy Haven, które testował. Miał ostatnio Darek w użyciu. On sobie, ja nie pamiętam, wylosował chyba. Tak, wylosował. Ale też na zasadzie wylosowania, że jeżeli wylosuje coś odpowiedniego to do użycia, a jak nie, to nie. To dalej losowanie. No i ja wylosowałam te Wood Haven. To nie są Heaven, tylko Haven. Ale powiem szczerze, że one miały na Darku ostatnio być taki trochę absyntowy wydźwięk. Chyba nie będzie na teraz. Dobra, Black Tulip Shy and Blue. Ja z tej marki trochę zapachów miałam. Mam w ogóle w tym momencie chyba dwa flakoniki, bo jeden już nie pamiętam. Czarny tulipan. Ten zapach też nie będzie w użyciu na podróż. Zaraz to powiem dlaczego. Nie wiem, czy mnie widać. Jeszcze zakładałam te okulary. Dlaczego ten czarny tulipan Shine Blue nie może być w użyciu? Po tej popołudniowej kąpieli, jako takie trochę rozgrzanie, jak będziemy wracali, myślę, że mógłby być. Natomiast w tym momencie jeszcze jest pełne, mocne słońce i raczej nie. Dlatego, że zapach ma dużo w sobie słodyczy. Nie odbieram go tulipanowo, nawet go nie odbieram mocno kwiatowo. Przede wszystkim ma dużo słodyczy. Takiej dosyć
bym powiedziała, nawet nie tyle żywicznej, co nawet może takiej trochę karmelowej.